Witamy widzowie bardzo serdecznie trzeciego dnia naszej wyprawy w Afryce. Chcieliśmy wstać mega wcześnie, bo o 6.30, żeby o 7 równo być na śniadanku. Oczywiście się spóźniliśmy 5 minut. Rozkładamy rzeczy i jemy normalnie. Bo trzeba wyruszać teraz dzisiaj. Tropić niedobrych kusowników. Król lasu! On ma nawet te chłopie znaki, tak jak jakiś król lasu. Nie zdążyliśmy wyjechać z naszego obozu, a tu już kurczę takie fajne zoo mamy. Wczoraj chłopaki tak, ja chciałam tylko po prostu iść do pokoju. Chłopaki co 10 metrów się zatrzymują. Patrz jaka jaszczurka, patrz jaki pająk, patrz to jest żuczek. I oni siedzą tak jeszcze kilka minut przy tym żuczku i dopiero idą. Droga do pokoju zajęła nam z pół godziny. Mimo, że to jest dosłownie 100 metrów. Dzisiaj będzie mega mocny dzień. Jakby z dnia na dzień jest mocny, mam wrażenie, no, nie? Jest naprawdę super. Właśnie to jest bardzo duży problem w Afryce, że jest tu kusownictwo nielegalne. Dużo zwierząt jest zagrożonych właśnie przez to, że to kusownictwo jest aż tak często występujące. I dzisiaj będziemy z gostkiem, który poluje na tych kusownictwo. I z psami my będziemy tropić tropicieli, można Let's powiedzieć. Go. Wyjechaliśmy na miejsce, gdzie antykusownicy tropią głupich ludzi, którzy są głupi i polują na bardzo cudowne zwierzątka. Zobaczcie te druty. To są właśnie pułapki na zwierzęta i dzisiaj będziemy się o tym wszystkim uczyć. To jest tylko tydzień jakby zbierania. To normalnie zwierzęta wpadają. Czyli, że bardzo dużo kusowników jest tutaj, którzy czyhają na zwierzątka. Welcome to Canine Conservation. This is our headquarters. Just beforehand, before we start with anything, GPS locations, please switch it off if you can. There's a lot of people that don't like us very much around here. Our job is to protect conservation and wildlife, okay? As you can see, we've been very busy collecting these snares or nooses out of the bush. This is the biggest problem for wildlife in Africa. The level of poaching that we deal with the snare poachers is actually bordering more on organized crime that capture up to dozens of animals in a month. So we have removed clusters as big as 200, 300, even 600 snares in a month. You'll see elephants without trunks, occasionally find a rhino without a leg. Most of the time they don't survive. The snare poachers, they operate all over Africa and many other countries and continents over the world as well. So it's not just here, it's a global issue. Then your second level, which is the guys that they're your recruiters and they move the horn. Your level threes are your syndicate leaders, like Big Joe Nyalungu, who's one of the most famous rhino poachers in the world. Who we arrested the other day. Yeah, so it was a joint operation and he was arrested a couple of months ago. He's still in jail, which is a huge win for us. We were after him for years. I remember you tell about him, yeah. It's your like main enemy, arch right? Nemesis. Yeah. He had 5 million rand cash in the back of his vehicle. Najwięcej tego poachingu jest przez to, że oni na przykład wierzą, że róg nosorożca daje ci płodność, albo że wiesz, wiedźmy kupują jakieś tam, żeby dodać do jakichś wywarów. Słuchajcie, że to jest jakby jeden no, religia, z main reason, to jest postrane, nie? No i widzisz, co Hania robi? O kamienie. Kamienie i kamieniarstwo. One of the reasons why we are so successful is with what we do is that according to the art of war, Sun Tzu, your spies are your most valuable asset. So we actually infiltrate into the villages, we send our spies in there and they go and sit and drink and eat meat with them and we then gather the information and then what we do is we get the evidence together and then we take the police and we go and catch stuff. Okay, so these are two different types of hunting spears. This spear is designed to stop when it goes into the animal. And when the animal's running away, the blade is cutting inside the body. These are very dangerous things. It's life or death. The third weapon is dogs. So the same way we use dogs for our job, they also use dogs for theirs. And you'll actually meet the poacher's dog today that I took off a poacher and rescued. Ciekawe, ile osób zabili, tak w obronie swojej. Myślę, że dużo. Jakby nie było w ogóle antykusowników tutaj na przykład w całej Afryce, to pewnie w rok czy w coś by wszystkie zwierzęta wybili, nie? Dlatego właśnie Afryka teraz to jest tak naprawdę ostatni czas, żeby to wszystko zobaczyć w takiej formie, jak widzimy, bo za 10-20 lat to będzie dyntka i będzie o wiele trudniej, będzie mniej zwierząt, niektórych w ogóle nie może nie być gatunków już, nie? This is called mother-in-law tongue, this plant over here. Show you how it happens. It's get tied on the head. Yeah, I'm gonna show you. Watch. So if I'm the animal, here's my my horns. Okay. Yeah. So now I come walking through. All right. And then
Oh no. So I was chasing poachers the one night and I was running after these guys and I got caught on my leg. Oh really? Wow. Like this, eh? Każdy z nas bierze teraz wnyki i zakładamy na nosorożca. Się normalnie wciska. No. My tutaj nakładamy to symbolicznie po prostu. Czajcie, że wszystko to, co tutaj jest, te kółka, miały służyć do zabicia jakiegoś zwierzęcia. Tak. We've got about 30 dogs in the company and we protect an area of about 200,000 hectares. Te psy, które są tu w klatkach, one nie są tam często, są teraz, bo my jesteśmy, ale normalnie latają tutaj z nimi, tak, nie? Tak. Ciekawe, oni powiedzieli, że boją się, że ktoś może otruć te psy. Ale patrzcie, jaki jest napis. Krew na twoich rękach. Nie wierzę, że na żywo doświadczam czegoś takiego w ogóle. Miałam wrażenie, że takie rzeczy się dzieją w jakichś filmach w ogóle, ale to akcji. W ogóle nigdy by ci samo do głowy nie przyszło, że coś takiego w ogóle istnieje. Nigdy bym nie wymyślił sam takiego zawodu, takiego strażnika, który ma takie konkretne, wiesz, rzeczy robi, że musi strzelać z ludźmi. Ona przed chwilą, ta dziewczyna, mówiła, że jest sytuacja życia lub śmierci i każdy ranger taką miał, no to musisz wybrać swoje życie albo życie tego kłusownika. Kamizelka dla psa. Ale się fajnie czuję dobrze z tym, że mam pieska na smyczy. No jeszcze na różowej. Idealnie. Ogólnie teraz idziemy. Będzie nas pies gryzł. To będzie. Patrzcie na tego psa, patrzcie, jak on jest skoncentrowany. Ale patrzcie na niego. On ma tylko jeden cel. Uszy stoją, chłop oddycha szybko. Let me just make sure he's clocked onto you. On chce ten rękaw. O Boże. Pan udaje, że krzyczy? No. Żeby właśnie jakby uczyć też psa, że ten przeciwnik będzie krzyczeć. Będzie chciał odstraszyć. Pan jakby... nie chce puścić. Tak, tak, no. Patrz, nie puszcza dalej. Ej. O, to jest ten, osioł. O, to jest tak, co to za uniwersum? Ej, oni tego osła mają w domu normalnie. Nie, jest... okej, okay, bój. Takie w Minecrafcie chodzą przecież. Zrespiły się nagle konie z osłem i przyszły. Teraz ty gryzie. Yeah, now you're biting. Okay. Kostek, ty jesteś nienormalny. And then once I've got control, I'll say, okay, you can let go. Then when you let go of the bar, you step backwards. Zrozumiałem z połowy, jestem strasznie obsrany. Wow, ale siła! O kurde! Zabolało? W ogóle, ale chłopie, to jest... Jakby rękę miał ci urwać, całą, tak wiesz, jak masz ludziki Lego i wyjmowałeś im kiedyś ręce, to mógłbym być gryziony jednak przez psy cały czas. Podobało mi się. Ale... O... Jezu... Kada jest ześmiechnie! A Karol tam tak... Murka, burza! It's very scary when you see him locked in on you and he's going like that. It's very scary. His job is done. He can have the arm as a reward. So his body language changes. His ears go flat, his tail swaggy, more relaxed. Teraz jak chodzi grzecznie, tak wiecie, zupełnie inny piesek. Guys, I got a very sad story for you. Okay, this is where our service dogs, the dogs that work with us, when they die, we bury them here. Okay, and I'm very sad to say that this is our most recent grave was from last week. What happened? And he was my patrol dog. His name was Anubis. He's a black German shepherd. He was quite old and he got a cancerous tumor on his spleen. Then I took him to the vets and the vet said, there's nothing we can do. Within a week, that tumor is going to burst. We're going to have to put him down. 11 years of beautiful service and catching many poachers later, Anubis met his end and he's now buried there. And unfortunately, we've got two holes and we call them waiting holes. You don't want to go and dig a grave when you are crying. One day, I'm going to be buried somewhere over here in the bush. I'm not going to stay anymore, yeah, I'm going to cry. Yeah, of course. Yeah. Proszę Państwa, teraz będzie próba schowania się. Pan spróbuje znaleźć mnie z psem. Uciekamy. O, konik. Cześć, koniku! Bardzo często się zdarza tak, że ktoś w trakcie ucieczki gubi czapkę. Ogólnie biegłem cały czas w jednym kierunku, a więc teraz mam pomysł, żeby skręcić, zmienić kierunek. Za kamieniem się schowam. Pan teraz z psem tutaj chodzi, żeby pies złapał trop. Będziemy szukać świeżego, jak tak. Już tylko złapie to. O, ma jakiś trop, ma trop, ma trop, ma trop. Chłopie, nie po... O, koń! Ja idę za pieskiem, bo piesek wybiera dobrą trasę tam, gdzie nie ma... Jest ta czapka. Chłopie! Teraz właśnie biegniemy, pies wytropił, ale że świeży w ogóle uciekł tak daleko, to jest pierwsza rzecz, o której bym nie pomyślał. Aaaa, rozciąłem chyba sobie wszystko, co miałem. Uch.
Hej, boy! Thank you! Znaleźli mnie! Gość w ogóle to zrobił bez problemu. On idealnie szedł tędy, którędy ty szedłeś. A zrobiliście takiego zygzaka? Tak! No nie! Teraz robimy coś takiego, że Wika tym małym pieskiem, który będzie pierwszy raz szukał czegoś, będziesz próbowała z pieskiem znaleźć naszą drogę ucieczki, a my będziemy szli z całą gromadą piesków. My teraz odeszliśmy paręset metrów od miejsca, w którym są te psy i teraz pani je wypuści i one będą szukały nas po zapachu, bo pan mówi, że to nawet nie jest jakiś konkretny zapach, to są po prostu komórki różne nasze martwego naskórka, które spadają i w ten sposób są w stanie odróżnić, bo każda pachnie inaczej. So what happens is the older dogs are training the younger dogs. They Calandra get faster, train. Yeah? Much faster. And it come. Okay, so hold it. Man. Hold it by your collar. Hold it. No i przegraliśmy wchowanego. Ach, to jest bardzo przyjemny spacerek, naprawdę. Good boy! Good, yeah! Udało się! Good boy! That's a good little man. Yes. Pan się zna. Ale zadowoleni jesteście. Pan zniósował. Yes, yeah. We bought it right before the trip. Świeży jest teraz najszczęśliwszy na świecie. Widzicie jego minę? Yeah. Ale widzicie, tylko i wyłącznie wielcy króle wiedzą, co to jest i wiedzą, jak ważne i zarąbiste to jest. No tutaj. Wszyscy tutaj mają takie. Wika podróżnik znalazł kość. Chicken. Ja nie wiedziałem, że przyjechał tu z nami kury. Hmm. Jest wielki napis no entry na podłodze, no, tutaj Rafał na nim stoi. Wow, is this the real one? Is this the real deal? Awesome. Okay, so this is a Norinco AK-47. Just aim in a safe direction. Here you go. Awesome. So we actually think we might give you guys a chance to fire it if you're interested. Yes! Yes. Oh, I'm very interested in that. Why did I even ask? Yes! Ale sztos! Kochani, oglądajcie do końca, bo niedługo będziemy strzelać właśnie z tego. Skałacha! AK-47 normalnie w skrzyni taki może trafić, chłopie. No, możliwe, że jest teraz jakaś akcja, bo chłop dosłownie teraz dostał telefon i mówi do swojej żony, że jest jakaś akcja i że coś się odpierdziela. It's Kojima's gang, huh? Yeah. Shit. These guys that came onto a property last night, and they've been hunting, and they've just picked up tracks now of them coming into a property again, and they've got some dogs that are going to be tracking. Is that in this area, Akon? It's north of us, about 15 kilometers away. Very, very close. Poaching gang. The guy's name is Kijima. He's got feet like this. And they, really? Kijima means to run. And he's always running away from us. And he's got these massive feet and he's easy to track. That's why his nickname is really? Kijima. Yeah. Yeah. Serious. You should go to Olympics instead of doing coaching. He should go to idea. Olympics, that guy. Yeah. Like he will Usain win. Usain Bolt, that yeah. guy. Maybe no, he would get win. More money than this. Yes, see, you must tell him. Catch him and tell him. He's 57 years old. Ej, aż mam czary, aż z tego adrenalina. Chłop ma 57 lat, takie buty i biega szybciej od niejednych psów. My raz go znaleźli tylko przez 5 lat, złapali. Macie dla mnie raszalny, bo ja będę robił hardkorowe rzeczy. Ja, tu jest chillera. Ola. I kochany, tu jest chillera i tu jest Let's go. Rush. A ty potrzebujesz definitywnie rasza. I lecimy postrzelać. Let's go. Nie takie rzeczy się w życiu słyszało. Ale jestem podjarany, o chłopie. Ej, w ogóle mega dziwna tu jest pogoda, bo jest tak, że i rano jest chłodno, są takie chmury, nagle robi się 30 stopni, nagle parzy się słońce, no potem znowu są chmury, jest git. Ale co parzy słońce? Jest 25 stopni maksymalnie. Dafi! Ale One more? Yeah! Nie no, trochę mi zjarało ramiona dzisiaj. Ale zarąbiste to jest. To jest przekozawca. Trafiłem coś? Tak, trafiłeś. Tak, wszystkie chyba. Oh, okay. Musimy taki kupić. Nie, taką nie musimy kupować. Karol w ogóle mówił, że teraz będziemy w takich gorących miejscach. Gorąco będzie w przyszłym tygodniu, bo pokazywuje 28 stopni. Pokazywuje. Oj, chyba nie trafię. Ja trafiłem w deskę. Popatrz sobie, trzy strzały są na dole deski. Są, no. Czajcie bazę, strzelamy z kałacha z CS-a w Afryce. Porąbane. Dobrze się śpi. Scorpions! Okay. Okay, let's go out then. That is a transfer of six-tailed scorpion. Yes. Very, very tough.
Very, very venomous. Extremely dangerous, this thing here. And if this thing's a dog, the dog can die from that. Human also? Yeah, it's gonna make you very sick. That is a big female, this one here. And they're aggressive as well. They're very aggressive. Mm-hmm. Ależ to wygląda, chłopie. Just go and ask Anka for the snake catching. Quickly, we must catch this. I don't want this in my car. Zabija od razu. The most dangerous in southern Africa is this guy. I found him. Whoa. What the fuck, it's green under it. Strasznie się jaram skorpionami. Skorpiony to jest jakby super coś. Another one. You say there's two. Yeah. Mam skorpiona w słoiku. I don't want to hold it. Where the hell is the other one? Yeah, in this one. There. Oh shit. What are we gonna do with this? We're gonna take them and throw them far away from us. Far away. Idziemy wrzucić dziewczynom pod koszulkę? To trzeba. A ja bardzo mam. Nie. Bierzemy to normalnie ze sobą na wyprawę teraz, bo teraz lecimy na kolejne atrakcje i wypuścimy te skorpiony gdzieś daleko od tego domu ich. Ja nie jadę w aucie. Właśnie się śmiejemy, że tak będziemy jechać i najedziemy na jakiś chopek i pum! I komuś na łeb. Remember, I have Scorpio in jar. To idź ode mnie, ja nie chcę koło niego. Chłopie, jedziemy pick-upem, pięcioma psami w Afryce i skorpionem swoim. Jak upuścisz, to dam ci 500. Let's go! Cool, let the dogs out! Watch out! Oh, weź tylko oka mi to trzyma! Czuję się tak męsko. Brakuje nam tutaj kawałek. Orła. To nie kumpel? No, bombki na tym. Ktoś powinien robić. Trzeba się pożegnać z pięknymi skorpionkami. No nie są takie super, bo są zabójczo jadowite, ale wypuścimy je właśnie tutaj gdzieś. Jej! Co, udało się? Tam gdzieś są. Możesz pójść zobaczyć. Nie, ja wierzę, że są tam. Your job is to look for any wires like what you saw this morning where I set up that cable snare. Okay, your job is to look for that. Dobra, teraz rozstawiamy się w takiej długiej linii co 5 metrów przerwy, dlatego żebyśmy stworzyli takie sitko, żeby nic nam nie umknęło. Trochę się przestraszyłyśmy z dziewczynami, przyznam szczerze. Myślałam, że to będzie bardziej lightowa, a jednak możemy tu spotykać każde możliwe zwierzę. Ej, w ogóle mega jest dużo co jakiś czas, takich knopów, gdzie pojedzie rzeczywiście te zwierzęta łażą. Trzeba patrzeć po wszystkich drzewach, bo właśnie oni ustawiają te pułapki, tak jak nam pan pokazywał. Między drzewami zahaczają. Zaraz pają, kiedyś stąd wyskoczy, widzowie. To ja się przysięgam. A Patryk, jest lipa, jesteśmy strasznie daleko od nich. Nie, widzimy. Ale jesteśmy mega daleko, mieliśmy być jakby... Oddzieliliśmy się. Od grupy. Nie gadaj głupoty. Ja tu nawet nie wiem, czego szukam. Przecież w ogóle nie jestem zestresowana i wiem, że szukamy lin. To jest giga odbicie. Nie, to jest żyrafa pewnie. Ej, to w porównaniu do mojej nogi? A czemu wy w grupce idziecie? No bo ja się nie rozdzielę. Przecież 5 metrów to jest obok, tak jak chłopie, ja do niej. Wiesz, że to jest 5 metrów? Nie zdążę nawet dobić, tak zacznę mnie gonić, żyrafa. Czuję się, jakbym miała jakąś mocną misję, naprawdę. Trzeba patrzeć pod nogi, żeby czasami skorpion nas nie upierdzielił. Trzeba patrzeć przed siebie, żeby widzieć te linki. I trzeba patrzeć w ogóle wszędzie, żeby widzieć, czy jakieś zwierzę nie jest koło nas. Ogólnie, jeżeli spotkamy te pułapki, to są kłopoty ogólnie. To jest lipa wtedy, bo to oznacza, że kłusownicy tutaj wrócili na ten teren. To pieski. Nie. Co są za kości? Chodź, idziemy to zobaczyć. Oj, kochany, to są mocno niepieskie. To jest łeb. Mocne. Znalazłam szczątki! Znalazłem krew i papierosy. What happened is there was an animal in here, probably a warthog. You see the track here and the blood there. Yes. They were either chasing the warthog out or they were starting to spear it there from the top through the hole. Okay. Tutaj czują ich ślad, a to jest jak już zabili tego zwierzaka, to jakby jego wnętrzności z brzucha po prostu wywalili, nie? To jest szalone, że tak, znaleźli, upolowali, rozpruli, psy zjadły wnętrzności, wydupcyli całe zawartość żołądka, żeby było lżejsze i uciekli. I jedyne co zostawili to krew, dół i fajki. This is from last night, people perching on this property. Patrzcie widzowie, psy wyczuwają jakby drogę, w którą szli ci kłusownicy normalnie. Wracamy do poszukiwań, trzeba się rozdzielić.
to my chodzimy tutaj, jakby się stresujemy. I Wika chodzi sobie z psem na smycie po prostu. Ona wygląda, jakby była w tym samym teamie, co ten pan. Ja się czuję też przy niebezpiecznie. W tych torbach ciała przenoszą tych zwierząt, ale widać, że jest stara, bo się kruszy jest, i są stare plamy krwi. Ale od razu wszystkie psy się zbiegły do tej torby. Wszystkie na raz. There was a snare, yeah. But do you think you took it off or they took it off? No, we, our guys took it off, yeah. We're patrolling often here. Ej, znalazłam! Co? Tu widzicie? Nie, co to? Zobacz, nie, niżej, no. Nie. Okej, no, no. Alarm! Szliśmy sobie przed chwilą ze świeżym tego. Patrz, znalazłem! Pierwszy znalazłem! No oczywiście, kto mógłby pierwszy znaleźć pułapkę? Na ziemi to chyba nic nie liczy. Tak, oczywiście, że się liczy. Jak zawsze muszę wygrać na odcinkach. Ja zapytałam do twojego GoPro, że co oczywiście musiał kto znaleźć pierwszy. This good an animal got loose. Okay. So this is one lucky animal to look. One lucky. Yeah, you found it? I did. Well done. Thank you. You get to put that on the runner. Świeżutki będzie na nosorożcu. Jako bardzo pierwszy się, Polak. Bardzo się cieszę z tego powodu. What is this? So this is all the citrus that they can't export. They come and they feed it to the animals. Can we take it? Ej, tutaj można sobie wziąć cytrynki. Ta śmierdziaka ma mieszek też? No się to dzielisz? Ale pięknie się biera. Bo to multitool. Żonglowanie lemonami wśród grejpfrutu. Ale tryska. Poka. Ej, zaraz. Przepyszne. Patrzcie to, delikatnie ścisnę go. No. No jest. Papieski. To było fajny dzień. Teraz wystarczy uzupełnić sobie witaminki i wodę. I lecimy dalej.